Ten taki fajny, który mówiliście, że tam są nie z prefabrykatu, tylko prawdziwe. Prawdziwe dinozaury. Chorzów? Znaczy prawdziwe. Takie wyobrażenia, ale takie. Kotlina dinozaurów, tak, tego szukałem. Dobra. Ej, aha, bo to jest. To jest w zoo w ogóle, dobra. O ja! Ej, dobra, one wyglądają super. One mają vibe. Dobra, zobaczmy po fotach jakichś tych, które tu mamy. O mój Boże. I faktycznie, one mają... Jakby widać po tym na przykład... To tak często jest. Łatwy sposób na odróżnienie, jak stara jest rekonstrukcja. Ten ogon zawijający, jakby kręgosłup w tej części. On jest raczej prosty, powinien być. Natomiast tutaj te wszystkie wyobrażenia wcześniejsze, one zakładały, że one jak taki, nie wiem, jak ogon kangura po prostu, którym się podtrzymują, opada. Zmień muzykę. Dobrze, dobrze, dobrze. O Chryste. Ej, zajebiste! I krew jest nawet, zobaczcie. Jęzorem mieli. W ogóle ta jego poza dynamiczna bardzo właśnie, zobaczcie, podoba mi się to. Zobaczcie, jak on przekłada... W sensie to robił jakby prawdziwy artysta, który wiedział, co robi. Zobaczcie, jak on przekłada ciężar na tą nogę. Tutaj jakby ta noga mu... ucieka. Zajebiste. Dzięki, Wiadrogon. Stanky leg. Okej, okay, tego nie rozumiem. Po prostu z głowy wystający. Ten dinozaury są z 75. Zajebiste. Co to jest? A, to jest od tyłu jakiś. Mój dziadek pomagał budować te dinozaury w Chorzowie, piekarnik. Oj, kurde. Zajebiście, proszę pozdrowić dziadka. Zajebista robota została wykonana, są cudowne. Vibe King, dziękuję za suba. Dinozaur. Yeah. To nie jest dinozaur. Znowu zostałem oszukany. Jak są podpisane w ogóle te tabliczki? Okej, okay, nie widać to. Yeah. A czekaj, bo już się to łapą odpycha od niego. Ale dziwnie. O, świetne miejsce. Ankylozaur. Kaczodzioby z tyłu. Najrealistyczniejszy z tych, które widzieliśmy do tej pory. A jest 75, czy tam któregoś. Niemiecki Niemiec, dziękuję za suba. No tutaj prefabryka. Dodali po prostu, żeby był do zdjęcia jakiś. Mama znalazła. Zakfrak! Mama znalazła siku skorupę. Nie. Najgorzej, najgorzej. Tylko nie siku skorupa. O Boże. Czekaj, co? Okej. Okay. Nie. Może przed... Mam wrażenie... No mogę przedstawić. Czy wy znacie siku szufladę? Żeby bytom 11 zł, dziękuję. Proszę obczaić park w Krasiejowie, to park mojego dzieciństwa. A czy jest skaft jak te? Może zobaczę. No znać. O, ryty. Fajne! Zobaczcie, jeszcze mam takie fajne ubarwienia. Ej, zajebiste te, naprawdę są... O wiele ciekawsze niż te wszystkie prefabrykaty dinozaurów tam stojące na tych trawnikach. To jest konkret. Protoceratops, tak właśnie, to jest to. Okej.
fajny, śniegowy. To wygląda jak z jakiegoś mema. Bardzo dobry ten, bardzo dobry kadr. Ja mam pytanie teraz, takie autentyczne. Jakby widzieliśmy dość taki szeroki przekrój, jeśli chodzi o dinozaury. O, widzicie, te walczą. No kurwa, ja się głowałem, tak jak mówiłem. Jaki jest najlepszy park dinozaurów w Polsce? Ale taki najbardziej edukacyjnie wartościowy, najrealistyczniejszy. Chyba ten. Zator? No Bałtów nie. Czy to jest ławka? O mój Boże! Kurwa! Ławka z Dimetrodona! Jaik to? Jaik to? O kurwa! Te są fajne. Oj, trochę chyba odłupany tutaj, mam wrażenie. What if we kissed on the Dimetrodon ławka? Ten jest jakiś... No to mu brakuje troszkę, ale... Malbork ma ruchome dinozaury. Ruchomość dinozaurów nie musi świadczyć o tym, że jest... O, tutaj jakaś walka. Nie, kurde! Co jest? Kotlina dinozaurów fucking slaps. To jest naj... 5 bym dał. Fantastyczne miejsce, pomimo tego jakby, że tak stare są te... Okej, okay, wiecie co tutaj widać? To co mi się bardzo podoba. Takie pierdolenie, kurwa, paleo art enjoyera, ale one są przedstawione w ruchu, w życiu jakimś, nie? Jakby one coś robią, to są zwierzęta. Jakby super jest ta scenka na przykład z tymi tutaj, o, jakby ona wygląda, jakby one były na jakimś wybiegu w zoo, faktycznie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Vibe jest świetny. I też bardzo mi się spodobało, na przykład, o, tutaj właśnie jakby wychodzi ze zbiornika. Jest przemyślane w taki sposób. To też mi się bardzo podoba. Tak jakby on zaatakował go i on go po prostu odparł jego atak. Bardzo dobre. Zobacz Zator. Okej. Okay. Zator. O Jezu, telefon mi spadł. Pojebało mnie. Jestem chorym człowiekiem. Dobra. Dajcie mi sekundę. Masz iPhone'a czy Androida? Mam Androida, Pixela. Z PRL-u więcej sytuacji miało swoich pracowników naukowych. Znając życie, to był i konsultant naukowy, i artysta z ASP zatrudniony w tym Chorzowie. Yep, najpewniej. Właśnie dlatego, no i to widać, jakby kościoło jest naprawdę. Ja mogę polecić na przykład z fajnych miejsc. W Warszawie, jeśli chodzi o dinozaury, no to Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki jest naprawdę fajne. Mają tam bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Dobra. Jaki był, jaki wy tam? Zator mówiliście? Zator dinozaury. Dobrze słyszałem? Zaraz ocenimy. Park rozrywki Zatorland. To to? Park rozrywki z ruchomymi dinozaurami, gry. A to znowu wygląda, no próba. No dobra, no zobaczymy. 37 tysięcy zdjęć. Ty, faktycznie, no wartość edukacyjna top, kurwa, to jest cyklop. Jakiś. Oglądaliśmy ten park, pamiętam, oglądaliśmy, tam jest też park mitologii, dobrze mówię? Tak, to jest to! Że pływasz sobie łódką dookoła i widzisz, na przykład tutaj kraken jakiś wychodzi. Tak, no i tu są takie... Okej, okay, no... No zamówione, tak? Jakby widać, że zamówione. Jakiś kurwa mamut, bo czemu nie? Tak sobie tam wrzucić. No to nie wiem, czemu takie mają źrenice. Nie mamy powodów, żeby myśleć, że miały gadzie takie źrenice dinozaury. Najpewniej miały okrągłe. Chociaż, nie wiem... Jest koń trojański, więc...
To już jest kurwa coś. O! No nie, no come on. To jest kurwa bardzo. Bardzo poziom. Gdzie on kurwa te jaja posadził, chłopie? Dinozaury to nie gady? Dinozaury to gady, tylko mówię o współczesnych gadach. Węże mają takie tęczówki na przykład. Jakby one mają bardzo konkretną cechę, te tęczówki. Przepraszam, źrenice. Jeśli chodzi o to, jak wpuszczają światło, też u kotów. Ogólnie u takich drapieżników, u tych drapieżnych zwierząt, małych, można je znaleźć bardziej. Chociaż nie, czekaj, u dużych kotów też chyba są. Czy nie? Ale ptaki na przykład mają dość podobne oczy właśnie teraz. Krasieju, zaraz przejdziemy. No jakiś... W sensie, wszędzie musi być kurwa Goofy ass stegozaur. Odwrócone do te czaszki na górze, Boże. Bardzo zmęczony spinozaur. Z bardzo naciągniętą skórą na czaszce. O, jest plujący ten. Przynajmniej nie ma tego kołnierza. Nie ma tego kołnierza z parku jurajskiego, ale ma plucie, które też jakby nie jest jakby czymś, co też jest wymysłem jakby na potrzeby filmu. A może i książki nawet? Nie, chyba w książce to inaczej wyglądało. W książce chyba prokompsognaty zjadł typa. Faktycznie pająk jest. Oj, to mi się podoba, to jest fajne. Jest pająk, jest kurwa wielki nietoperz. Z tego zwisa sierść, to mi się podoba. Dobra. Starczy mi. Park jurajski krasnobród, okej. Okay. Pispa? O. No, jakie kolory. Okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawie pokolorowane są. No, ale tutaj do fotek. No, takie... Ktoś przynajmniej kolory, po kolory tutaj jakby kombinowali. No nie wiem, no tak jak wszędzie, tak, jakby nic zaskakującego, po prostu postawione, podejdź, zobacz. Ale ten ma bardziej taki, widać, że pióra ma. Strefa pająków. Jo, ale płaz, zajebisty, to mi się podoba. Więcej takich. Tego jak zamknęli bidulkę, Boże. Pomóżcie mu. Okej. Okay. Jakiś krokodyl. Dobra. Krasiejów? Zobaczmy. Jura Park Krasiejów. To jest tam, gdzie są wykopaliska faktyczne, prawda? Okej, to ma potencjał. To wygląda fajnie. Boże, jaki zmęczony. Ej, to wygląda dobrze. To wygląda bardzo dobrze. Ha. Huh. Jakby porównując do tego z Łodzi. Sorry, wygląda jakby leżał po prostu sobie. Okej, okay, wyzwać dinozaury podwierzą widokową kaszubskie oko w Gniewinie, dobrze? To brzmi też jak scuffed shit. Teren ładny. Wow! Ej! O kurwa, jak pięknie te... Dobra. Zajebiste.
Wyglądają jak zwierzęta faktycznie prawdziwe. Trochę widać miejsce łączenia, nie? Jakby tych poszczególnych elementów. To jedyny minus, który... Jedyna rzecz, gdybym się przypierdolił tutaj. Natomiast no jest postaranko, widać, że jakby... Mięśnie i... Robił to ktoś... Projektował to ktoś... Z chęcią stworzenia czegoś, no, co wygląda realistyczniej niż te wszystkie prefabrykaty. Co te? Może. Protossaki. W sumie. Kurwa, jak one się nazywają. Synapsydy, tak. A to dicynodont? Czekaj. Tak. O! Dicynodont z Polski, Lisowicia Bojani. Fajny. Jaki skrangli, podoba mi się. Bardzo ładne. Jezus Maria, jaki przerażający. Ale jest opierzony, zobaczcie. To są piórka. Ej, to jest chyba najrealistyczniejszy park dinozaurów w Polsce. Znaczy najrealistyczniejszy. Najbardziej powiedzmy, nie wiem, z duchem czasów idący, o. Muzykę zmienię, bo już tyle jest. Sorry. Czy były jakieś dinozaury na terenie Polski? Dinozaury były wszędzie. Dinozaury były... Zapełniały niemalże wszystkie nisze ekologiczne, jakby, które zapełniają teraz inne grupy. Znaczy, dinozaury nadal są w Polsce, jakby, bo ptaki, wiadomo, to jest taki... Takie, o, dinozaury są nadal wśród nas, ptaki są dinozaurami, pamiętajcie. To jest trochę takie gadanie, trochę nerd emoji, ale... tak, mieliśmy dużo dinozaurów, jakby też takie, które... właśnie w Muzeum Ewolucji na przykład jest kilka pokazanych takich, które znaleziono na przykład na Śląsku. Jak się nazywa ten jeden? Co się jakby został nazwany też od Śląska? Silezaur, dokładnie. Plac zabaw. Boże. Dobre dziwadło. Ej, zobaczcie ten detal na zębach. Ej, dobra, ten jest zajebisty. W ogóle tak układa mu się ta skóra jak jakiś waran. Zajebista grupka. Podoba mi się, że są identyczne one w sumie. Te nogi mają tak samo postawione. So cute. Fajne miejsce. Dobra, co tam jeszcze było? Kaszubskie oko w Gniewinie. Nie. Z map znajdź. Tutaj. Dinozaury. Gdzieś tu są dinozaury, tak? Pod tym kaszubskim okiem. Gdzie? Zobaczmy. Rozejrzyjmy się. Czekaj. Kto? Who is this? Who is that? OMG dinozaury. Archikor, dziękuję. Pozdrawiam fanów dinozaurów. Hold up. Zacznijmy zdjęcie. Okej, jest jakiś dinozaur. Wow! No, przywieziony, ale jest, kurde, jest.
To jest niesamowite. Wow. Tego widzieliśmy już chyba dwa razy generalnie. Dokładnie ten model. Pondering the orb. Okej. Stolemy kaszubskie olbrzymy. Okej. Stolem. Czegoś się nauczyłem. Tak wygląda mieszkanie z Kaszów. Kocham Kaszebę. Opinie. Zobaczmy od najgorszej opinii. Najniższa ocena. Wejście na zbudowane za państwa pieniądze i unijne środki wieże kosztuje 11 zł. O nie. Takeril, dziękuję za suba. Chcieliśmy zrobić dziecko atrakcję. Po wcześniejszym telefonie dowiedzieliśmy się, że we wrześniowy weekend atrakcja funkcjonuje. Po przyjechaniu na miejsce okazuje się inaczej. Dziecko rozczarowane, nie polecamy. Dobra, co jeszcze mamy? Jakie jeszcze mamy? Okej. Patrzę na... Bałtycki Park Dinozaurów and Safari Wrzosowo. Widziałem ciekawą rzecz na zdjęciu. Muszę... Hulet Dysman Cook. Nemozaur. Co by nie mówić, przynajmniej oryginalnie. Fajnie, pasuje mi. Modele te same. Jeszcze do tego dwa identyczne obok siebie postawione. Come on, jakby, come on. Ach, ta kolejeczka. Jakie te tutaj takie dziwne te łaty. Łatka z... O mój Boże! O mój Boże! One są shiny, tak, one są jak Pokemony. Dobra, ten Nemozaur jakby naprawdę mnie zaskoczył pozytywnie. Prawdziwe. To jest prawdziwa zebra. Okej. Okay. Mamut. Nie przeszkadzać. Mamut w kuwecie. Prosimy nie przeszkadzać mamutowi. Wrzućcie do wody. Plezjozaura. Widula. Ale ktoś tam poszalał z tą farbą. Widzicie, że się inspirował czymś, czy tak po prostu stwierdził, dobra, lecimy, tak, tutaj tak. Prezja zaraz umana szyja? Nie wiem, chyba... Akurat teraz znaleźli bardzo fajną nową, znaczy opublikowano nową skamielinę, fajną znalezioną, dość kompletną właśnie, jakiegoś plezjozaura, który miał, jego szyja jakby była dłuższa niż jego ciało i ogon razem. Całkiem cool i faktycznie była chyba bardzo elastyczna. Dziwne to jest. Ale szaro wyglądają te prawdziwe zwierzęta przy tych zajebiście pokolorowanych dinozaurach. Hmm.
struś. Okej, okay, że tam po prostu są te dinozaury jebitnie pokolorowane i te. Jeździ jakaś... Mamut się wypierdolił. A, okej. Okay. Bo to jest mamut typu takiego, co się go wkłada w błoto. Wiecie, że on się topi w tym. Grzęźnie. Będzie gaming dzisiaj? Tak. La Brea, tak. Tylko, że go dali, kurwa, na trawnik polski. Nie mieli błota. Dobra, jakie są jeszcze te... Memy. Zacząłem mema na tym. Czekajcie już. Bardzo dobre. Patrzę, czy jeszcze jest jakiś z tych, co były wrzucane na... Czekaj, Dino World Warszawa. W Warszawie mamy takie coś. Co to jest? Pokaż. Tymczasowo zamknięte. To wygląda jak to łódzkie. Mewing Final Stage. Podoba mi się, jak tak przechodzi z tego detalu nagle w takie, a jakby po prostu nie jest to zarysowane w jakiś sposób konkretny, po prostu jakby zakaz czego? Na ręce coś, zakaz coś tam na ręce. Przejażdżka jest przeznaczona dla jednej osoby? Ale są dwa miejsca. Co? Zakaz jazdy na ręce? No. Nie rozumiem. Jaka przejażdżka? O co chodzi? Okej. Okay. Ale smutne brązowe dinozaury. Znowu ten skurczywyk. O Boże. Uwaga. Wchodzenie za ogrodzenie zabronione. Tak. Dilfozaur. O Boże. Dobra, i to rozumiem. Czy to jest argentynozaur? Przepukli na rajd. Ten, kojarzę te wypustki, które on ma na górze. Wiecie, który to jest dinozaur? Co to dinozaur? Jest bardzo... Messizaur. Świetne, świetne. Amargazaur? Okej, okay, amargazaur, dobra. Argentynozaur to jest... Czy argentynozaur to po prostu dinozaur z Argentyny? No trochę jak nasz silozaur, nie? Jest to nazwany z tym. Co to jest? To on! To on! To on z tej grafiki! To jest ten dinozaur z tej grafiki! Wiecie której? Znaleźliśmy go! Cool Raptor CGI. Cool Raptor. Cool Dinosaur. O! Ten! To on! To on. Wreszcie go znaleźliśmy.
Boże, co to jest? Co to za rury jakieś tutaj wychodzą? O co chodzi? To się rusza? Myślicie? Czemu to jest tak otoczone? Co to kurwa jest? Sikurura! Boże. Okej. Okay. No, tutaj siadanie triceratopsie. Co? Okej, okay, to są huśtawki. Są dwa... I guess dinozaury. W ogóle podoba mi się, że tutaj jakby wychodzi poza barierkę, jakby jest za duży ten ogon, za duży. Jungle. Jakby bez konkretnej jakiejś... No trademark attached. Który poziom, który to jest poziom backrooms, powiedzcie mi. O, ale jaja. To nie istnieje, kurwa. Cześć, Łościu. Oś, kurwa, wymyślone zwierzę. No, mój Boże. Coś jeszcze jest? A jeszcze tutaj jakaś... Dino World. W ogóle z... Karnotaur to był? No nie, no Karnotaur nie ma takich wypustek przez całe. To jest, i plus ma krótszą szczękę o wiele. To jest jakiś... To jest Indominus Rex, kurwa. No, jestem fanem tych skurczybyków. I like these boys. Czekaj, on wyszedł z jaja? One wychodzą z jaja? Może one się wylęgają, o to chodzi, to jest animowane jakieś. Fuck is he doing here? No, Lux Maxing tam jest robiony. Czekajcie, zobaczmy. Dino World Warszawa. Zobaczmy, czy na YouTube są jakieś filmiki z tego. Witam wszystkich, co tam mnie ominęło. Blobek, dziękuję ci bardzo. No, słuchaj. Właśnie wbijamy do Dino World Warszawa. Świat dinozaurów w twoim domu. Mam łzy w oczach. Znowu. Słuchajcie, teraz ze wzruszenia chyba. Okej. Dun 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 dun. Du, 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 du. Okej. Okay. Jura Park sprawdź, proszę. Nie, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zobaczmy. To jest latem otwarte. No to jest, to wygląda dokładnie tak samo, jakby to zostało zrobione przez tych samych gości, którzy zrobili ten w Łodzi Park, nie? Wygląda to niemalże identycznie. To ci sami właściciele. Okej, okay, to dużo tłumaczy. Ale, ale głośne. Dino Świat. Nie, bo Attractions Factory. Manufaktura atrakcji, słuchajcie. To portal do świata dinozaurów. One się ruszają! Okej. Okay. Jest ten aspekt. Są animowane. Wow. Yeah. Nie wiem, ile z nich już nie działa. Poruszają się, oddychają i warczą. Drilldon, warto dziękuję. Znasz jakiś kawał o dinozaurach? Nie. Po prostu nie. A!
Okej, och. To wygląda niebezpiecznie. 12 Madejowy, dziękuję. Dwanaście nocy u King Konga. Ja się bał. Jakby, myślę, że to nie było zaprojektowane, żeby tak robić, prawda? Zjeżdżanie z dinozaurami. Huśtawki. Trampoliny okrągłe. A kwadratowe? A kwadratowe? A kwadratowe? A kwadratowe? No world. No love. Okej. Okay. Tej norangliwice. No. Świetnie. Okej, okay, tu widzę. Tu jest coś ciekawego. 3.8, park rozrywki. Park rozgrywki. Pepeland z PRL-u. Pepeland. O cholera. No, wreszcie Pepeland. Co? Są zwierzęta z Madagaskaru? To one. O mój Boże. Oh. M.O. Milicja. Kurwa rakiety! I to... Waławiła pozdro Staszeks. Dzięki muzetka. Dziękuję. Tam jest wszystko. To jest park typu chłop miał hajs i nakupował się po prostu. Jest to gwiezdne miasteczko całe. Damn. Damn. Okej, okay, so... To nie jest miniatura, to jest gigantura. Jakiś kłód sobie łazi i chuj. Świetne. Są schodki w ogóle, żeby dinozaura dotknąć? Nie rozumiem. Dino Park po roku wprost. Ale to jest skaft. Boże, jakie obdrapany. Boże. Siedzi w tych pokrzywach. Pomóżcie mu. O mój Boże. Ale Pluto. W ogóle... Jakie combo? Pluto i kurwa Kawasaki. Świetne. Projekty tych są niesamowite. Jakby jestem zafascynowany nimi. To są zabawki z Chińczyka Tir. Aha, to jeszcze zjeżdżalnia, tej nie widziałem. Aha, to też jest duch Iwana. Jest okrągła trampolina. Zresztą tego raptora. Przepotężny skurwysyn. Niesamowite. Koń wychudzony? Który? O kurwa. One tak powinny wyglądać? Ja się nie znam na koniach, chyba nie. Nie powinny. Nie wygląda dobrze, no. Jaki side-eye w ogóle. Jeśli jest stary, mogą być widoczne żebra, okej. Okay. Koniec w stanie twojego zamio. Przestańcie. O Jezu, moje zamio wygląda jeszcze gorzej niż gdy zaczynałem streama. Jest jeszcze... Zobaczcie, liście jeszcze gorzej wyglądają. On umiera w trakcie streama dosłownie.
Nie. Live z umierania. Dosłownie każdy stream na Twitchu. Świetne. Zdjęcia, które idą twardo. Okej, tu mamy coś ciekawego. Preziozaur, Dino Park, Kołacinek. Paskuda z Kołacinka. On zdycha. He is under a lot of stress. Tak. One tak wyglądają, kiedy są zestresowane. O, a co to? Jaki tu mamy jeszcze park? Okej, okay. Dinozaur. Po prostu dinozaur. Just dinozaur. O Jezu, on jest O Jezu! On się wypierdzielił. Kiedyś stał, a teraz leży. F. Street View. Gdzie on jest? Tu leżał? Nie, to jest zupełnie inne miejsce, halo. Ale dziwne. A opinie? Niestety zarobił pozostałości po cyrku i komuś się w końcu nie spodobał, więc został wywieziony w pole, gdzie przez wiatr został przewrócony i zniszczony. Szkoda. Ktoś ma ochotę zacząć to od miejsca, w którym niby stoi, do końca ulicy wzdłuż, wejść na plażę, później w prawo. I po jakichś 300 metrach widać, jak leży po lewej stronie w polu. Trochę złomu, którego nikt nie posprzątał. Okej. Okay. Dobra. Jako, że trochę rozszerzyliśmy od tych atrakcji turystycznych. Park Wodny Jan. Dajcie mi jakieś atrakcje turystyczne. Niekoniecznie najgorsze atrakcje turystyczne, jakie znacie. Dzięki Crazy DJ. Ja mogę od razu powiedzieć. Carpacz. Pokazywałem już to kiedyś na streamie. Czekajcie, gdzie to było? Kurde, nie pamiętam. Układu nie pamiętam. Tak, Muzeum Figur Woskową. Muzeum Figur. Muszę wam to pokazać. Puszczałem to oczywiście. Już pokazywałem to oczywiście na streamie. Ale dla nowo przybyłych widzów. 1-3! Te pingwiny z futerkiem. Yoda i Darth Vader. Z jakąś w ogóle ten backdrop taki zrobiony z plastiku po prostu i puszczone światełka. Muzeum Figur Woskowej w Sopocie, to zobaczę. O, tak. Tego miejsca unikać. To nie jest nawet figura woskowa, to jest po prostu plastikowy gory. What the fuck? Czy to jest legalne? O mój Boże. Ej, mają nowego Shreka!
Szarpnęli się na nowego Shreka! Wow. Czyli bagno Shreka, gmina Wicko. Okej, okay, już patrzę. Dziękuję, Hania Polo. Skamieniałe jajo. Nice. Dobre znalezisko. Czemu tu jest jeden smurf i kurwa koń? Co to ma znaczyć? Co to o nas świadczy? Seedy z kwiatami, co to jest za kibel? Ej, trochę się zmieniło od kiedy ostatnio patrzyliśmy na to. Zobaczcie. Jest jakby... Są nowe, więcej nowych rzeczy. To jego to. O Boże. To, tu. Dziękuję, Ograni. Bałtów już chyba był. A dziękuję. O Boże, ten przekrzywiony miecz. Nie, on jest... On jest po prostu... Co? Jak on... Użył mocy, okej. Okay. Użył mocy. Zawsze musi być spierdolony Pinokio, tak? Jak coś. Zawsze musi być. Mam tutaj pokój UV. Czemu jest Brokuł z Biedronki? Bo... Bójcie się. A, to taki straszna strefa. Rozumiem. Świetny jest ten miecz. Tu mamy pirat. Trochę mniej negliżu. O. A to fajna akurat, dół gór. Fajna rzeźba. Tylko, że to jest obok, to nie jest jakby w tym, jak coś. To nie jest w Muzeum Figur Woskowo-Bajkowych. Przyjemnie, prawda? Tak, Damien, dziękuję. Damien, 10 zł. Mówił ci ktoś kiedyś, że wyglądasz jak Bohun? Tak, dziękuję, bardzo mi miło. To jest bardzo dobry komplement. Jestem zaszczycony. Zobaczcie tego skurwiałego osła. W tej szopce. AC Fiona. Ona kiedyś wyglądała inaczej. Kiedyś była gorsza. Kiedyś gorzej wyglądała. Więc glow up zaliczyła. Seriton, dziękuję. Podwodny park jurajski. Nie wiedziałem, że mamy tyle cudownych atrakcji w Polsce. Podwodny park jurajski w Pile. Okej, okay, jest jakiś, nawet film jest, to można odpalić zaraz. Boże, najtańsza rzeźba. To jakby, ja bym jej założył jakąś koszulkę, to be honest. Tak, ja bym założył jakąś koszulkę. No bo to jest taka typowa, no bo zobaczcie, tutaj chodzi o to, że to jest takie typowe, że tutaj postawisz, nie wiem, menu, kurwa, w swoim pubie. Wiecie, o co chodzi. A to jest... Figury... co za legenda. Niesamowite. Jej oczy. O mój Boże, w ogóle proporcje Elsy w prawdziwym życiu są kurwa tak przerażające. Jesus. To kurwa co jest? Jezus Maria. Jest w niego wycelowane.
lemur. Świetne. Chyba przy... A, jeszcze. Drobnica, dziękuję. Co, kurwa? Co? Bartek, ja pytam, teraz ogląda to miejsce. Tak, i za każdym razem jest coraz gorzej. This is God of my comfort character on my timeline. Wow. O Boże. Co się stało z jego nosem też? Przecież on wygląda, jakby ktoś go skopał. Ktoś go skopał. Wciąż lepiej trzeba niż zamio? Nie, dajcie spokój. Fiona. Kiedyś... Okej, okay, tu jest ten koń. Tego smerfa. Bardziej... Co jest? Co się dzieje? Czemu to... Okej. Generalnie... Słuchajcie. Mrozkar, jesteś może? Rozszerzenie Jacek z Content Finder. Szuka najgorzej ocenianych miejsc w Polsce. Z restauracji, z atrakcji turystycznych. No. Jest też Anna. O ku... Jezu, ja pierdolę. Nie. To wygląda bardzo źle. Jestem. Siadam, Roskar. Strzelałeś pomysł? Jak myślisz, jak realizacyjnie jakby można do tego podejść? Jak można to zrealizować? Że wyszukuję po prostu najgorzej oceniane atrakcje w Polsce. Brzmi jak wyzwanie. Rozumiem. This one is for free. Okej. Co? Co? Szajba. To szajba. To szajba. Faktycznie. Czekaj, to jest jakby dodane... Skąd jest to? To jest też z Muzeum Figur Woskowych? Czy bajkowo-woskowych, to jest jakby... One są pół bajkowe, pół woskowe. Bo... Czekaj... Czemu on wygląda jak Patrick Stewart trochę? Mr. Clean albo Sol. Ej, też trochę Mickey Mouse. Wow. Co? Co się dzieje tutaj? Czekaj, co? Aha, bo to jest ta straszna strefa. Jak zaczniecie w UV odpalicie, to nagle nie jest, nie jest tak kolorowo. Znaczy jest bardziej kolorowo nawet, ale no, to wygląda przerażająco. Orlando. Orlando, po prostu Orlando. Okej, gdzie jest? Co? Jest księżyc, jest księżyc. To one ukradły księżyc. Dobra, zeskrolujmy tam, gdzie był stary Shrek.
zanim kupili nowego Shreka. Oj? Kończy się? Może to było gdzie indziej? Dobra. Mam cudowną lokację z Zakopanem. Patrzę. Okej. Okay. Harnasiowy dom strachów, zbójnicka kryjówka. Okej. Okay. Jest zbójnicka kryjówka. Okej. Okay. Tam jest jakieś TV. Krupówki Expo, zapraszamy. Krupówki Expo. Ale jak gwiazd, gwiazdy kina, muzyki, sportu, polityki. Labirynt Luster, laserowa galaktyka, strefa gier, Stereo Vision, papugarnia, zbójnicka kryjówka. Krupówki Expo. Zakopane Horror House. Czemu to wygląda jak wklejone? To jest Street View. Czemu to tak... What the fuck? Czekaj, gdzie ja jestem? Co się dzieje? Chcę wrócić. Okej. Okay. To jest tak niesamowicie... Aha, bo to jest... Okej, bo to jest on... Okej. Użyli... Bo to nie jest Street View, to jest po prostu jakby fotosferyczne i oni po prostu dodali to, żeby każdy wiedział, jak dojść do ich spójnickiej kryjówki. Dobra, tu się wchodzi. Wspaniała zabawa z żywymi papugami, bla bla bla. To na pewno nie jest stresujące dla ptaków w żaden sposób. Okej. Okay. Świetne. Bardzo dobre. W razie jakiś taki losowy góral musi też być ustawiony jak coś. Okej, okay, tu jest ten telewizor straszny, z strasznymi rzeczami. Straszny szkielet. Straszna roślinka. Tu się wchodzi chyba. Te jebane stołki, one były wszędzie w Zakopanem. Aha, to tu jest papugarnia. Prosimy zamykać drzwi jak coś. Okej, okay, czyli po prostu dom strachów, ale motyw, że Zakopane. Tylko, że wygląda po prostu ksyw. Ale jest SpongeBob. Co on ma wypal... Co jest? Śrubą przykręcone dziecko z... Czy mu peta wypalił na głowie? Góral zombie? Dziecko góral zombie. Czekaj, to co? To jakaś kurwa poduszka taka po prostu kupiona nie wiem gdzie. W TK Maxie na Halloween. Boże. Kombinacja. No tutaj straszne obrazy. Jest to tak napakowane jest do granic. O, DiCaprio. Kurwa. Nawet troszkę? Troszkę? Podobają mi się te jakby zdjęcia z innych atrakcji, ale wrzucone w tym samym jakby tutaj, z jakiegoś powodu. O, widzicie, tutaj nie ma tego znaku wielkiego. On był tylko dodany tylko i wyłącznie na tym zdjęciu sferycznym. To wszystko jest w tym samym miejscu? Tak, no mówię, no jakby wiesz, to są krupówki Expo. Oczywiście każdy bilet oddzielnie, nie? Co to jest? Rap Koland, Wesoła Farma, Rapka Zdrój? Nie
Propozycja zajebista w ogóle. O Boże. Przeglądarka chyba myśli, że ten, że dzieciaki już te... Oj, nie, bo mi spadnie stream. Że po prostu zaraz będzie mi Pepa polecana. A już w sumie szalony kucharz, super spytny, sam robi pizzę. Rapkoland. Dawaj. Nie, nie mogę, bo Disneya jakby to mi zdejmie streama. Chętnie bym obejrzał, bo lubię bardzo auta, ale nie, nie mogę. Niestety, przykro mi. Dobra, jakie jeszcze? Najgorsze. Dajcie najgorsze, najgorsze. Dobra, podwodny park jurajski w Pile. To chciałem zobaczyć. Pilska telewizja wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Czekajcie, czekajcie. Studio wideo Orzeł, wideofilmowanie. Śluby, wesela, reportaże, filmy reklamowe. 930. Sławomir Orzełek. Okay. Zespół muzyczny Arizona zaprasza pary młode, organizatorów zabaw, eventów, imprez okolicznościowych. Profesjonalna obsługa, szeroki, uniwersalny repertuar, muzyka na żywo. Uwaga, na hasło PICH 5% zniżka. Dzwoni, nie zwlekaj. Wow. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ballada.net. 5% zniżka, to naprawdę jest można oszczędzić. Tego parku. Chciałbym ogłosić od razu konkurs na historię. Zaraz zobaczymy, jak będziecie Państwo zachęcać. Czy podwodny park jurajski w Pile? Nie wygląda podwodnie. Chyba, że zaraz wezmą te dinozaury i je po prostu utopią w tej wodzie i wtedy będzie podwodny, ale... Strasznie radosne. One się cieszą, że mogą tutaj być. Tak z różnej parafii. Co to jest? Ale kamyczko jeszcze takim siedzi. No, no, no. Ale jest popękany. Przez katastrofę klimatyczną kiedyś były pod wodą. Okej. Okay. No tak. Mamy tutaj sztuki, które mają swoją historię. Prawdziwą historię. Aha. A teraz prosimy o zachęcenie potwora do wynurzenia. Brawami. Gdzie? Jak wychodzi? Do potwora. Do wynurzenia. Potwora. Okej, po pierwsze. Zachęcenie potwora do wynurzenia. Proszę o zachęcenie potwora do wynurzenia. Zapamiętuję ten tekst. Po drugie. Co jest? Co się dzieje z YouTube'em dzisiaj? Halo? Czemu mi YouTube nie działa? Co, on już się wynurzył? Czekaj, to już wszystko? Myślałem, że on będzie dłużej jakoś się wynurzał. I również! A to on? To on? To on już go przypłynął? Nie, to jest inny. To potwora. I jezioro Płotki również! Jest doskonała okazja, żeby zrobić sobie natrać. Zawiodłem się. Duża postać. Specjalnie zatopiona już nieco wcześniej. To tak naprawdę dopiero będziemy montowali tą aleję. Dzisiaj za chwilę zaczniemy zatapianie po kolei dinozaurów.
Oni będą... Oni serio je będą zatapiać! Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że do dinozaura możemy podpłynąć na każdej wysokości. Normalnie stojąc obok, jesteśmy 1/3, jak wspomniałem, czasami połową dinozaura. Ostatnie sekundy, w których można sobie jeszcze z małym triceratopsem zrobić fotografię, ponieważ za chwilę będzie zabierany. W owym czasie dorastały, a żyły w późnej kredzie około 65 milionów lat temu. Rytualne topienie dinozaura! Ale one przecież... One przecież są pełne powietrza i one się... ich się nie da... Ameryki Północnej, a jego kości znajdowano w Stanach Zjednoczonych na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest tak na dobrą sprawę ona. Pomóc ewentualnie za chwileczkę głębiej. Przerabiamy, bym powiedział, czyn bardzo szybko i zgodę nawet tam. Musimy to traktować. Doskonały, fajny, fantastyczny. Co to za pomysł w ogóle, topienie dinozaurów? Jakby, jaki jest cel? Czekaj, film pokazuje stapianie dinozaurów w jeziorze Płotki w Pile. Już wkrótce można je podziwiać nurkując z instruktorem. Aha, o to chodzi. Dobra, do nurkowania. Dobra, myślałem, że będą, wiecie, że... że podpływasz nad tego dinozaura i po prostu, nie wiem, masz takie... masz taką szybkę na dole w łódce i możesz popatrzeć na dinozaury przez nią. Przyjemnie, prawda? Tak. Wstąski 10 zł. To jest ta cała inwazja jaszczurów. To jest odwrócona inwazja jaszczurów. To jest odwazja jaszczurów. Outwazja. Zgodę nawet tam. Musimy to traktować. Makarena w tle. Fajny, fantastyczny, fajna dyscyplina sportowa. Ja mam wrażenie, że topienie tych dinozaurów będzie super ciężkie właśnie. Jak mówię. Szczególnie w takich warunkach jak dzisiaj będą czują. Zachęcam do podejścia do pomarańczowego namiotu, tutaj jest ekran, można zerknąć sobie, czy tam coś widać okiem kamery, która zanurzona jest w toni wodnej i obserwuje przez cały czas to, co dzieje. No, go próbuje utopić, a on się nie chce topić. Niesamowite. Dzieje się w tej chwili pod wodą. Dinozaur się nie chce topić. Dobra, z tym to żyć, problem. Ciemniło się nam. Jeszcze ta muzyka. Grzybor, dziękuję serdecznie. Zamienię dinozaura na lepszy model. Ta muzyka do topienia dinozaurów. Playlista do topienia dinozaurów. Jakie by byłyby utwory na niej? Powiedzcie mi. Teraz, gdy emocje już odpuściły po wynurzeniu pierwszego dinozaura, mogę powiedzieć, że... Radiohead, po prostu, tak? Mamy chyba nową historię tego jeziora, ponieważ... Let's Fort Boyard. No tak. Żeniu pierwszego dinozaura mogę powiedzieć, że no, mamy chyba nową historię tego jeziora, ponieważ utworzyła się tak zwana Aleja Dinozaurów. Dostaliśmy zgodę na pierwszych 6 dinozaurów, które w dniem dzisiejszym zamieszkają, mam nadzieję, na stałe na dnie naszego jeziora. W tej chwili jest 6 dinozaurów. Mamy już ich 7, ale jeden na razie, zanim nie uzyskamy kolejnej zgody, zamieszka na plaży. Trzeba zgodę na topienie dinozaura. Ale te figury są chyba drogie. Jak to się stało, że one się tutaj znalazły chwilę? Te figury są drogie. W jaki sposób ktoś, kurwa, miał tu pieniądze w Pile? Naprawdę? A myślę, że to była dzielna decyzja mojej całej rodziny, że wyrzeczeń, że po prostu potrafiliśmy takie pieniążki odłożyć, jak również... Odłożyli tyle hajsu na te dinozaury po to, żeby je utopić potem. Pomoc przyjaciół. Utopione pieniądze dosłownie.
przyjaciół nurków, którzy dołączyli do projektu i na przykładzie... Teraz, czy to jest jakby... Jak... Czy to jest... Czy ma ktoś link do materiału, gdzie oni nurkują wśród tych dinozaurów? Albo ich stronę na przykład? Czy to jest aktywne? Dokładnie. Kolegi Marka, który dla swoich dzieci zadedykował tego największego dinozaura dla Natalii i dla Przemka. Urocze. I mam nadzieję, że był to dobry, trafiony pomysł, który zaprocentuje w przyszłości, bo niewykluczone, że firma tudzież osoba prywatna będzie chciała zadedykować komuś dinozaura i z czasem nie będzie to aleja, lecz zatoka dinozaurów. Właśnie finalnie czemu to ma służyć? Będzie można nurkować i oglądać figury pod wodą. Kurwa, gość jest okropny, on jest jak czad, ale po co? Finalnie ma to służyć, bardzo proste jest to wytłumaczyć, płetwonurkowie schodzący pod wodę, bardzo często, szczególnie ci wyjeżdżający za granicę, mówią, że u nas nie ma czego oglądać. Faktycznie zimna woda wpływa na to, że trzeba się cieplej ubrać, czyli troszeczkę wzrasta ilość pieniążków jako wyposażenia płetwonurka, ale jeżeli już ubierzemy się w suchy skafander i jesteśmy w stanie zejść poniżej 10 metrów, tam mamy taki krajobraz księżycowy, tam się nic nie dzieje, tam jest strefa gnilna i w tym momencie da to możliwość właśnie zejścia głębszego po to, żeby właśnie opływać i poobcować sobie z tymi dinozaurami, gdzie nawet mała przejrzystość wpływa na to, że wzrasta adrenalina i emocje są naprawdę fajne. Nie powiem, że jakieś negatywne, ale fajne. Adrenalinka pozytywnie wzrasta i wiedząc, że spotkamy się zaraz z dinozaurem, po prostu opływamy go dookoła, zaglądamy mu w oczy, zaglądamy mu do pyska, robimy sobie zdjęcie. Przepływamy do następnego. Także na pewno w jedno nurkowanie nie uda się odwiedzić ich wszystkich. To jest totalnie jak coś, co byłoby w dobrych poradach Johna Wilsona. Nawet ten sposób zadawania jakby pytań tutaj, jakby te pytania, które się pojawiały do tego gościa, jakby po co? Chcąc się z każdym. Kto będzie mógł schodzić przez jakąś granicę wiekową? Tak, granicą wiekową jest 10 lat, tak? Od 10 roku życia możemy brać udział i w nurkowaniach zakończonych certyfikacją, jak również w wycieczkach podwodnych. 10 lat to jest taki wiek minimalny. Okay. Chętnych zapraszamy od maja. Chętnych zapraszamy przez cały rok, pomijając okres, kiedy nurkowania odbywają się pod lodem. Tam tylko specjalistyczne ludzie po specjalizacji z nurkowaniem podlodowym mogą się zanurzyć, tak? A dlaczego dinozaury? Może dlatego, że... Fajne są. Jakby fajne są, po prostu nie musisz tłumaczyć tego. Dinozaury, bo tak, bo czemu nie? W naszych wodach lokalnych jest mnóstwo wraków, jest mnóstwo samochodów, samolotów. Wody Bałtyku okrywają różnego rodzaju wraki, powojenne na przykład, czy wojenne. I z tymi wrakami ja osobiście nie przepadam za nurkowaniem na wrakach, z tego względu, że mają za sobą... Link do nurkowania jest... Dobrze, że dzisiaj YouTube słabo działa, zdążyłem spauzować. Jakąś ludzką tragedię i tak naprawdę kojarzą mi się ze złomem podwodnym, reagującym... Jest fajne zdjęcie tutaj podwodne. Piła. O! Ej! Dobra, w sumie... Ej, rozumiem to. Rozumiem to. Jakby to jedno zdjęcie mi wyjaśniło totalnie. Zrozumiałem. Jestem fanem. Często z wodą, a w tym momencie mamy materiały, z których są zbudowane dinozaury, są z materiałów bardzo zbliżonych do produkcji łodzi. Także mając gwarancję na 30-letni kolor utrzymany na tym dinozaurze... Zajebiste. Obczaili to pod tym kątem, nie pomyślałbym o tym, ale dobra. I na 100% pewność, że chemoutwardzalne elementy nie reagują w ogóle z wodą. Jesteśmy świadkami takiej fajnej lekcji historii, a jednocześnie fajnej przygody podwodnej, ponieważ schodząc pod wodę interesuje się, co to był za dinozaur, jak się nazywa, kiedy żył, co jadł. I wcale nie musiał on
zamieszkiwać w środowisku wodnym, żeby można było go obejrzeć pod wodą. Dobry zestaw tam tych dinozaurów. Czy będzie ta cała akcja promowana na przykład w Europie czy w świecie? Czy spodziewacie się gości z zagranicy? Z życia wiemy, że takich akcji nie trzeba promować. To znaczy Poczta Pantoflowa zrobi swoje. Ja chciałbym tylko docenić formę tego dinozaura. Tego. Spójrzcie na niego. Akcji nie trzeba promować. To znaczy Poczta Pantoflowa zrobi swoje. Płetwonurkowie, którzy już uzyskają... Yippie! To jest ten kot skaczący. Certyfikaty. Jako pierwsi chcą wiedzieć wszystko, gdzie to jest. Więc internet, media na pewno pomogą w relacji z dzisiejszego dnia na forum kraju, a całą resztę zrobią płetwonurkowie, którzy faktycznie tu przyjadą, wyjdą, opowiedzą jak było, czy było fajnie, czy nie było fajnie. Ja już jestem po dwóch, trzech nurkowaniach w towarzystwie dinozaura i uważam, że jest fajnie. Od niedawna mamy nową stronę www.deepdiverpila.pl. Deepdiverpila.pl. Zobaczę. www.deepdiverpila.pl. Pila.pl. Witryna nieosiągalna. Coś źle wpisałem pewnie. Deep Diver Pila. A nie, deepdiver.com.pl. A nie, też nie. Na którą zapraszamy dzięki nowemu administratorowi Roxanie, która... No i Roxana rozpieprzyła sprawę w takim razie. No ale to było w 2011, to już od tego. W ogóle czemu teraz... Sławomir Orzełek teraz zdjęcia, nagle musiał przypomnieć, że nagrywał. Czemu? Wrzuca je na stronę, więc z życia bazy, to już się kończy. Prawie że z każdego dnia. Czekaj, co? Informacje na bieżąco. Co? Czemu? Czemu materiał się kończy teledyskiem? Muzyka do topienia dinozaurów. Nie wiedziałeś, jak to jest. Nie wiedziałeś moich łez. Ktoś ugasił płomień nasze serce. Czekaj, jest. A jest deepdiver.com.pl. Dobra. Mam. Create and grow unique website. Aha. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Takaś puma tutaj jest teraz? Okej, okay, to jest ten, dobra, Triceratops. Wow, ale je zeskorniło. Dobra, coś tam w tej pile można ponurkować. Cudowne okazy ryb. Płocie, okonie, szczupaki, karpie, węgorze, liny i inne. Gdzie jest więcej o dinusiach? Lorem ipsum dolor sit amet. Consectetur adipissing elite. Okej. Liny. Linowe ryby. Dobra, czemu ja to oglądam dalej? Zacznijmy PTW wiadomości. Podwodny park królewski w Pile, no to właśnie widzieliśmy. I to był ostatni film wrzucony na ten kanał. Giełda samochodowa, zaproszenie na spektakl, targowisko w Pile, promocje! Wiosna już od kilku dni na tej... Czy ja to już usłyszałem? Preview? Preview. Wiosna już od... Okej. Preview.
kilku dni, dlatego bardzo mi miło, że po raz kolejny możemy spotkać się na pilskim targowisku, a to za sprawą oferty. Oferty przygotowanej przez pilskich i nie tylko kupców. W dzisiejszym wydaniu naszego programu raz jeszcze będziemy wszystkich naszych telewidzów zachęcali do tego, aby regularnie odwiedzali pilskie targowisko, bo w tym miejscu zawsze można nabyć coś za atrakcyjną cenę. Początek wiosny to też początek nowej handlowej oferty, do której już za kilka chwil będziemy Państwa zachęcali. Bazarowy zawrót głowy. Pilskie targowisko zaprasza na zakupy. Tu kupisz naprawdę tanio. Mało tego, możesz się potargować. Tu znajdziesz przebogatą gamę towarów wielu branż. Pilskie targowiska zapraszają na zakupy. Lubić się targować? Kupy. Proszę powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę kupując okulary słoneczne? Przede wszystkim powinny być to okulary z filtrami UV, aby chroniły przeciwko tej dziurze ozonowej. Takowe posiadam na stoisku. Jak coś? Są to okulary firmowe Jokera. Także serdecznie zapraszam wszystkich pilan i nie tylko do zakupu takich okularów. Jakie okulary będą modne w sezonie 2011 roku? Różowe. Głównie okulary większe. Okulary typu Ray-Ban. Również okulary... Uwielbiam okulary typu Ray-Ban. Typu Sylwester Stallone. To pewnie bardziej... Jak? Sylwester Stallone? Okulary typu Sylwester Stallone. Okulary typu Sylwester Stallone. To pewnie bardziej popularne... Sylwek Stallone. Ludzi młodych, prawda? Tak, ale starsi panowie też. Czy ja dobrze widziałem Matrix? Bardziej popularne wśród... Matrix, yes. Ludzi młodych, prawda? Tak, ale starsi panowie też wracają do tego typu okularów, bo to są takie tradycyjne okulary, jakie się nosiło kiedyś. Zanim włączyliśmy dzisiaj kamerę, zanim spotkaliśmy się przy tym stoisku, wspominał pan o tym, że bardzo ważna w okularach jest polaryzacja. Ona również wpływa na nasz wzrok, a przede wszystkim na jego bezpieczeństwo. Tak, posiadam od tego roku właśnie. Poszerzyłem branżę o tego typu okulary. Są to... W ogóle polaryzacja... Jaki jest cel polaryzacji w okularach, powiedzcie mi? Ktoś to się zna. Okulary z polaryzacją. Bardzo dobre. Polar. Polecam, naprawdę likwidują załamanie światła. A, okej. Okay. Dowiedzieliśmy się. Działa to w ten sposób, że to, czego nie widzi oko bez okularów, zakładając okulary widzimy takie różne szczegóły, właśnie, które nie da się dostrzec gołym okiem. Proszę powiedzieć, przy zakupie takich okularów, z jakim wydatkiem powinniśmy się liczyć, bo to pewnie naszych telewizorów, a zarazem pana klientów będzie bardzo interesowało. Więc okulary z polaryzacją są w cenie 50 zł. No myślę, że to jest cena dobra, konkurencyjna. Ile? Z polaryzacją są w cenie 50 zł. Okay. No myślę, że to jest cena dobra, konkurencyjna. A reszta część to są okulary w cenie 25 zł z filtrami. No i oczywiście przeceny, takie jak okulary z tamtego roku i sprzed paru lat po 10 zł. Są również okulary po 5 zł. Okej, okay, jak mają filtr. Jeszcze jest to, gdzie znajduje się to stoisko. Pamiętaj. Za 5 zł? Hmm. Za domem handlowym Merkury, kiedy byśmy wchodzili na pilski rynek, to kupowałem jakieś okulary do nagrań albo coś z Chińczyka. Takie tanie, to nie wyszedłbym raczej z nimi na słońce faktyczne. Mam wrażenie, że nie ufam jakby. Tam może być napisane, że jest ochrona UV, ja nie ufałbym im. No z pierwszych stoisk, prawda? Tak. Naprzeciwko sklepu rybnego, także duże stoisko, duży wybór. Nie ufałbym. Proszę serdecznie. To stoisko z pewnością jest bliskie każdej pani, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Wszystkie panie lubią. No, to rybki, perfumy. I tutaj zapraszamy klientów. How real are these? Jakby... Ja chcę... Dawajcie jakiś sprzęt dla piłkarzy. Znajdujemy się w pawilonie trzecim i czwartym na pilskim targowisku. Pewnie te numery warto zapamiętać, a to za sprawą ciekawej oferty i bogatej oferty tego właśnie miejsca, prawda? To znaczy dzisiaj mamy do sprzedaży garki o potrójnym dnie, które wykonane są ze stali szlachetnej, stali nierdzewnej. Przeznaczone są do... Stali szlachetnej? Tregan. Spożywania na parze przede wszystkim. To są garki wykonane z takiej stali, która jest potrójne. I dno, które
zabezpiecza przed przypalaniem i przede wszystkim można zaoszczędzić na gazie, ponieważ... Co było? Help? Przed przypalaniem i przede wszystkim można... Xy, help! Bonus, rex i... Można zaoszczędzić na gazie, ponieważ można wykonać to zamiast w trzech garkach, można wykonać obiad w jednym takim garku. Na dole się stawia warzywa, a u góry mięso. A! What? Co? Na co ja patrzę? Aha, bo to jest... Okej, okay, dobra, widzę, że to są dziurki. I w jednym garku wszystko można zrobić. Parowy. Cena jest promocyjna. Potrójne dno kosztuje w tej chwili 74 zł. I to jest zestaw na cztery. Zestaw trzech garków kosztuje 63 zł. Bo ta oferta garnków to tylko jedna. Garnku, dodał to N. Chamskie to było. Rzecz, prawda? Tak. Przed pawilonem znajdujemy kolejne bardzo ciekawe rzeczy w atrakcyjnych cenach, co najważniejsze. To znaczy akurat dzisiaj w sprzedaży mamy po cenach konkurencyjnych ceny dobre, które mamy w promocji. Są maty antypoślizgowe przeznaczone do brodzika, zarówno do wanny w cenie 17,50 zł za sztukę. O, kolekcja na kibel. Mamy dywaniki łazienkowe, komplety składające się z trzech części, przeznaczone też do toalety w cenie 27 zł i 40 groszy za komplet. Pawilon numer 6 to z kolei numer pawilonu, który powinny zapamiętać przede wszystkim panie, ale też nie tylko, prawda? To za sprawą tego, co znajduje się we wnętrzu. Zanim do tego jednak dojdziemy, proszę powiedzieć o tej wyjątkowej konfekcji damskiej kilka słów. Zbliża się wiosna, a tutaj prawdziwie wiosenne kolory. Tak, oczywiście. Mamy już sukienki w dostępnej cenie, bardzo ładne, kolorowe, wiosenne kolory. No i dla młodych dziewczyn, i dla pań XXL, jak to się mówi, nie tylko dla szczupłych. Cena, o której powinniśmy powiedzieć, bo to spektrum? Tak. Nie rozumiem. Cenę, no jeszcze raz przypominam, sukienka ta kosztuje 90 zł. Wołączki tak zwane, które będą, jak to się mówi, w tym roku bardzo dobrze się nosiły. Raz jeszcze przypomnijmy, numer pawilonu? Numer 6. Pilski informator handlowy. Dobry towar w promocyjnej cenie. O Boże, jak klipuje, zobaczcie. W naszym programie dzisiaj dominują kolory wiosenne. Trudno sobie w takim razie nie wyobrazić. Musiołek? Musiałek? Co tu, czemu ty? Musikłek? Musikułek? Brazić tego, aby... Kiciputek? Myśmy nie odwiedzili tego wyjątkowego stoiska. Wyjątkowego za sprawą tego, co tutaj się znajduje. Już od wielu lat, tego co słyszymy na Pilskim targowisku, tak? 35 lat. Tak, 35 lat. Znaczy się, jak wstaje nas na ryneczku, ja wiem, 20 parę lat, ale gospodarstwo mamy. Przez te 20 parę lat przychodzą o klienci, ci, którzy są określani mianem stałych? Ostatnie pożegnanie za 10 złotych. Zajebiście. Najbardziej. Trzeba go szanować. Przeskipuję dwie kwiatki. Nie, wybaczcie. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Tu warzywka, to też tak spoko, spoko. A tutaj... Stroje. Ja chcę jakieś gadżety. Ja chcę gadżety zobaczyć. A nie, są buciki jeszcze. Chcecie buciki? No i męskie. I czewiki damskie, męskie. Właśnie, bo tak, jeżeli chodzi o obuwie, to wiele się też nie zmienia na przestrzeni roku, prawda? Mężczyźni nie zmieniają. Czy to jest puma... Czekaj. Czekaj. Czy to jest puma z dwoma ogonami? Zmieniają tak swoich upodobań, jak panie? No, zmieniają. Są i wybredni, są i tacy, którzy tylko tyle, żeby nosili, nie? Ale mam dobrą jakość, ładne buty mam. Buty w dobrej cenie i dobrej jakości, to jaki rząd wielkości, jeżeli chodzi o finansowy wydatek przeciętnej rodziny? Od 59 zł mam męskie do 89, nie? W takim razie... To już jest skóra wtedy, nie? W takim razie raz jeszcze przypomnijmy, numer tego stoiska to... 22. Pilski informator handlowy. Pilski informator dobry towar handlowy w promocyjnej cenie. Jesteśmy tutaj przeogromnie zainspirowani w zakresie asortymentu, Xavery, gdy chodzi o asortyment, zwłaszcza żywności ekologicznej. Inspiruje nas od pewnego czasu pan prezydent Piotr Głowski. Dobra, dobra. To już mi starczy w takim razie. Dobry materiał.
Bowling, piła, karaoke, wośb, giełda samochodowa, targowisko, pieski, ufałowy, handlowy. O, przepraszam. Debata kandydatów na prezydenta piły. Tak kliknę w środku, zaczynamy jeszcze tu się kłócić. Zaczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Sklep muzyczny Demo oferuje szeroki wybór gitar klasycznych, było. Akustycznych, ale wyczułem. Elektrycznych, instrumentów klawiszowych, perkusyjnych, efekty gitarowe, kolumny głośnikowe i wzmacniacze. Piła, ulica Budowlanych 11. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sklepmuzycznydemo.pl. Cywista. Arizona. Oni bardzo. Ballada.net, muszę tam wejść. Ballada.net. Tylko schowam. Nieosiągalna witryna. I chuj, no i takim, no i cześć. Przykro. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że wspomniałem już o tym, iż 10 lat temu opracowana została koncepcja układu ścieżek rowerowych, która w dalszym ciągu jest aktualna. Ta koncepcja, która była wówczas robiona, była z myślą o przyszłości, a nie na dzień dzisiejszy, na moment jej stworzenia. I odnośnie samego... Dobra, nie wiem, czego się spodziewałem tutaj. Reklamy, telewizja lokalna. Zobaczmy. Blok reklamowy, telewizja lokalna Lublin plus logo reklama. Zobaczmy. O, płaska telewizja kablowa. ...20 nowych leków. Jest to bardzo duży wysiłek całej kadry inżynierów. Dobra. Oglądamy lokalne reklamy. ...technicznej, wszystkich lekarzy, magistrów, personelu pomocniczego, no i oczywiście pracowników całej zoologii. W tej chwili mam stawkę godzinową 8,850. Czyli miesięcznie ile to wyjdzie? Tak, około 1,600, 1,800. Ile pani lat? No i to o to chodzi. Pracuje w biowecie? Prawie 15. Czyli to są małe zarobki? Tak, małe. Milionerka. A pani ile lat? Roszczeniowa postawa. Pracuje tutaj? Ja pracuję już 20 lat. I ile pani zarobi? No, tyle prawie co koleżanka. To znaczy się... Stawkę mam troszkę większą, no niewiele, ale jeśli premię mamy regulowaną, jeśli jest większa premia, to wtedy wyjdzie nam trochę więcej, ale ostatnimi czasy to ta premia waha się tak od 20 do 20. Teraz skipnę już do reklam. O! Jedyny przedstawiciel firmy Mustang w naszym mieście zaprasza do sklepu Jeans Shop przy ulicy Piłsudskiego 45. W godzinach wow. Od 10 do 18, w sobotę od 10 do 14. Robi się już takich reklam. Okej, okay, jest po prostu jakby przetłumaczona na nasze reklama. Jeżeli
o. Nie wiesz, gdzie najlepiej wywołać negatyw i wykonać odbitki fotograficzne, zajdź do jedynego w Puławach autoryzowanego laboratorium Kodak Express, znajdującego się przy ulicy Olszewskiego 10. Zapewnimy jedyne autoryzowane, pamiętaj. A odbitki otrzymasz już po upływie jednej godziny. Przy zachowaniu wysokiej jakości, którą gwarantują materiały i papier firmy Kodak. Firmy numer jeden w poniedziałek wieczór równa się stream humor polecamy poprawiony. Dzięki, Janka Biedronka. Fotograficznych i albumów na zdjęcia. Dla posiadaczy karty stałego klienta oferujemy atrakcyjne rabaty. Pamiętaj, Kodak Express to szybkość i wysoka jakość. Kodak to kolor. Firma numer jeden na świecie. Pełną ofertę tej firmy, to znaczy telewizory, magnetowidy, odtwarzacze i sprzęt audio, poleca Państwu jest autoryzowany to sklep jako firmy nowy Sony materiał, przy ulicy nowy sprzęt. To jest zapewniamy tak serwis gwarancyjny, bezpłatny transport na terenie Puław oraz pomoc widzieliście w montażu. Ten uniwersalny ponadto pilot? Oferujemy bogaty wybór kompakt disków, wideokaset o różnej długości filmu od 30 minut do 4 godzin. Kasety magnetofonowe oraz struny do gitary, amerykańskie i polskie. Instrumenty muzyczne, wzmacniacze Marshall, P-Way, syntezatory Casio, Roland, Yamaha. Zakupów dokonasz za gotówkę i na raty. Zajebiście zrobiona reklama. Ale się nagra taką reklamę w 93. Tak. Firma numer jeden na świecie, po prostu, generalnie, jakby... Fundacja Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym zorganizowała w minioną sobotę kolejne spotkanie z osobistościami świata kultury. Tym razem gościem w Kuncewiczówce Domu Państwa Marii i Jerzego Kuncewiczów była aktorka pani Zofia Kucówna. Super. Dawaj, tak, kolejny reklamy. Trailer. Zaprasza również na film produkcji amerykańskiej pod tytułem Bez przebaczenia z Clintem i Eastwoodem w roli głównej. Też. Film grany będzie od 30 sierpnia do 12 września. 30 sierpnia w poniedziałek na seansie wieczornym o godzinie 20, 31 sierpnia we wtorek o godzinie 18. Bilety w cenie 30 i 25 tysięcy, bilety ulgowe. No to tyle co w Cinema City teraz w sumie. Na zakończenie wakacji Kino Sybilla i Zakłady Azotowe Puławy zapraszają dzieci na codzienne seanse filmowe. Azotowych informujemy, że w dniu 29 sierpnia, to jest w niedzielę, istnieje możliwość zakupu biletu na film Hot Shots 2 produkcji amerykańskiej po konkurencyjnej cenie 10 tysięcy złotych. Nice. Seans rozpocznie się o godzinie 18. Ale też w tych konkurencyjnych cenach, o co chodzi? W ogóle basen, wywiad. Dajcie jeszcze reklamy jakieś. O. No! Pomex. Sklep firmowy zakładu odzieżowego Pilica poleca szeroki asortyment. Marynarek, żakietów, kompletów, garniturów, spodni, spódnic i spódnico-spodni. Jest to seria niepowtarzalnych, najmodniejszych fasonów i wzorów w dużej gamie kolorów. Atrakcyjne ceny. Ale dobór muzyki. Stylowy sklep. Reportaż. Zacznijmy reportaż. Zakłady azotowe Puławy są. Ale użycie muzyki. Jest tak, jakby można to przyrównać do pozbawienia go głównego narządu ważnego dla życia, jakim jest na przykład serce, wątroba, płuca, z tym, że proces chorobowy trwa nieco dłużej, jest rozłożony w czasie. Naszym. Jakie jest oparzenie? Trafiłem tak losowo. Dobra, nie chcę gorzu tutaj żadnego odpalić, ale fu. Coś jeszcze w pile się dzieje? Żużel. Dobra, myślę, że możemy odpalić gierę sobie.